Ksiądz arcybiskup powiedział w jednym z wywiadów opublikowanych w niniejszej książce, że przyjął ten urząd w duchu posłuszeństwa papieżowi i zawierzając Bożej opatrzności. Z tego ducha posłuszeństwa i zawierzenia Bogu, będąc przez 4 lata pasterzem świętowojciechowej owczarni, wypłynęło to wszystko, co nie tylko ubogaciło Kościół Gnieźnieński, ale nade wszystko wpisało się na trwałe, duchowe dziedzictwo prymasostwa. Ksiądz arcybiskup świętuje przecież swój jubileusz kapłański w roku 600-lecia prymasostwa. Jakże więc jeszcze raz nie wspomnieć, że w swoim pierwszym liście do wiernych naszej archidiecezji, napisanym z okazji rozpoczęcia posługi, nasz nowy wówczas arcybiskup metropolita gnieźnieński i prymas Polski przypominał nam słowa świętego Jana Pawła II o kapłaństwie. A on mówił, że kapłaństwo jest do samych korzeni kapłaństwem Chrystusa i że każdy kapłan jest człowiekiem Słowa Bożego, człowiekiem sakramentu, człowiekiem tajemnicy wiary. Ksiądz arcybiskup jak zwykle w swoim stylu jasno, krótko, precyzyjnie powiedział, te słowa nie wymagają komentarza. Kieruję je dzisiaj zarówno do was, drodzy bracia, jak i do siebie w nadziei, że usposabiają nas one do wiernej służby Chrystusowi i temu ludowi Bożemu Kościoła Gnieźnieńskiego, do którego Chrystus nas posyła. Książka Nauczanie Prymasa, wywiady i wypowiedzi medialne, listy pasterskie i okolicznościowe z lat 2010-2014 to kolejne świadectwo tego właśnie pasterskiego zaangażowania i prymasowskiej posługi. To dzieło zawiera istotę rzeczy naszych czasów. A więc problematyka, jaka istniała i istnieje do dzisiaj. I tutaj ksiądz arcybiskup, prymas, autor, świetnie, powiedzmy słowo, rozegrał sprawę, jeżeli chodzi o dziennikarzy. Wiemy, że dziennikarze są różni. Dziennikarze są przede wszystkim dobrzy i mądrzy, ale bywa też nieco inaczej. Bywa, prawda? I ksiądz prymas potrafił sobie poradzić z tym w sposób fenomenalny, bym powiedział. Dopiero kiedy się czyta to, to się widzi, jak należałoby się, i myślę, że się uczymy też tego nauczyć się, że można z dziennikarzami rozmawiać na serio o poważnych problemach i można nawet dziennikarzy czegoś nauczyć jeszcze. Jest to świetne źródło, które dzisiaj, ono jest, jeszcze pachnie świeżością. To dzieło dopiero, myślę, że po kilku latach zafunkcjonuje jako źródło, bo jesteśmy świadomi, jesteśmy w tej chwili jak gdyby na bieżąco, jeżeli chodzi o problematykę polską, czy w ogóle światową. Natomiast to wszystko powoli się zapomina i to, co zostaje napisane, zostaje faktycznie. Jeżeli, no oczywiście doczekamy 2200 roku, ale jeżeli papier przetrzyma te ponad, no prawie 200 lat, to to będzie niesamowite źródło wręcz. Mam nadzieję, że niniejsza książka może zainteresować niektóre osoby, zwłaszcza te, dla których prawda i życie w prawdzie są cenne, a norma prawa i norma prawna i jej przestrzeganie jest drogą prowadzącą do większego poszanowania godności każdego człowieka i autentycznego realizowania powołania życiowego i zasady sprawiedliwości społecznej. Uczmy się wszyscy kultury dialogu, szanując współrozmówcę, od którego możemy się wiele nauczyć i lepiej go poznać, podzielić się też z nim wiedzą i umiejętnościami, które mogą być dla niego cenne i pouczające. Jest to przecież wielki wkład w pomnażanie dobra wspólnego, które ubogaca nas wszystkich i całą naszą ojczyznę. Myślę, że nikt tego nie mógł planować, że spotkamy się jako współpracownicy, że będę miał radość przekazać posługę prymasowską księdzu arcybiskupowi. Wchodzimy, weszliśmy w historię, bo jest to pewne ukoronowanie, ale nie zamknięcie, bo ciągle jeszcze żyjemy. Jako
Pierwszy arcybiskup po 171 latach, 71 latach, który rezydował na stałe w Rzymie. Ksiądz arcybiskup ma w tym również swój wielki udział i za to chcę dzisiaj bardzo podziękować. Prymasostwo od zawsze i na zawsze. Szczęść. Serdecznie dziękuję i proszę przyjąć to do